Tomek. Szymon, Tomek. Szymon. My za chwilę mamy finał. No. Rozumiesz? I my musimy mieć najlepszą oglądalność. Mamy żywca. To jest talent show. My Tomek, ludziom musimy dać igrzyska. Ty jesteś producentem, ty się zajmijesz swoimi sprawami. Ja tu jestem od szukania pereł w gnoju. Tak? I ci zaraz pokażę. To dawaj mi te twoje perły. A, proszę. Bach. A. Ten chłopak pochodzi z małej wsi na Lubelszczyźnie i potrafi żonglować dwiema piłeczkami. Nie, ale talent. Ludzie ocipieją. Wiem, co chcesz powiedzieć. Oczywiście nie ma rąk. A, ja to widzisz, już jest ja do telewizji. Tak. Dalej. A. Ta para, człowieku, jak oni śpiewają, jak oni razem brzmią. Stary, co mnie obchodzi, jak oni śpiewają? Ile lat ty siedzisz w tej branży? Co się w tym kraju sprzedaje? Płyty czy rzewne historie typu fakt? No fakt. A widzisz, czyli co my potrzebujemy? Dramatu historii choroby potrzebujemy. Mówisz, masz. Ha. Ten jest chory. Co mu jest? Grypa. A. Ale liczymy na powikłania. Tam coś się wykluje z tego jeszcze. Na pewno. Nie, nie. My z tego finału nie uszyjemy. Stary, naprawdę musimy ludziom dać coś mocnego. Cześć, to jest telewizja. Cześć, witam szefie. Cześć. Cześć, Maciuś. No mam jedną osobę. Nie wiem, czy się do końca będzie nadawać. Przyjechał z Łomianek. O. Mhm. Dawać? No proszę. No, czekamy, Mateusz Kulawy. O, brzmi nieźle. No, no. Kulawy. Siemano! Siemandero! 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 No, powiem ci, chłopcze, już na sam wygląd masz z 1000 SMS-ów. Tak. O treści pomagam. No, to co tam, Kulawy? Dobrze, dobrze. Jaki to macie talent? Śpiewam. Wow. O, ale chłopie, wiesz, ile ja tu mam śpiewających? Nie wiem. Tysiące. Dużo. No. To co ja mam ludziom sprzedać? Nie wiem, nie wiem. Co robisz? Czym się zajmujesz? To nas interesuje. A, no aktualnie niczym, ale to wynika z mojej sytuacji. O, super. Jaka to sytuacja? Mam depresję. No, pięknie. Super, to już jest coś. Nie, no to jest poważne. No, mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że to jest poważne. No. No ja od 3 miesięcy z domu nie wychodzę. A to widać akurat. A ostatnio zdiagnozowano u mnie zaburzenia lękowe i ja się boję, że się boję. O! Da, super, ale to. Czy tam u ciebie coś wcześniej się równie fajnego podziało? Tata jest alkoholikiem. No, petarda! Pięknie. I to jest news do telewizji! Pięknie. Właśnie, tylko musisz coś tam dodać, wiesz, że jak miałeś 5 lat, to cię upuścił. Masz w głowie tytanową płytkę. Rozumiem. Jest, czuję. Chłopie, no czujesz. Już coś się dzieje, już coś jest. Ty, a ty masz jakieś rodzeństwo? O. Tak, jest nas 7. Źle. Niedobrze. Jesteś niewiarygodny. Wam się teraz trochę powodzi. No. Niefajnie. No, tego ludzie nie lubią. A. Nie, no właśnie nie, bo tata wszystko przepija. No i bomba! Tata, znowu. No chłopie, masz ojca. Bohater. Właśnie ci karierę uratował. Pokażemy w finale ciebie i tatę. Tak, koniecznie. Kurde, no nie super. Wiem, tata kiedyś zasnął z papierosem i spalił nasz cały dom. No przecież to jest przepiękna historia. To jest człowieku. News do telewizji. To jest przepiękna historia. Nie, no przepięknie jest teraz, bo gmina nam dała nowy, duży dom. Jak cię ta gmina krzywdzi, chłopie, ty ani tego nie mów. Ani nie mów tego. Tego nie mów. Ludzie tego nie lubią, naprawdę. Dokładnie. Nikt na ciebie nie zagłosuje. No ale uratujemy sytuację, od czego jesteśmy. Są zgliszcza poprzedniego domu? Są. No i pięknie. Ty, Maciek, zrobimy tam film promocyjny. Uh-huh. No. Wystąpisz, wiesz, na zgliszczach tego domu ze zwęglonym misiem. Wiesz, kropla łzy na popiół. Chłopie, to będzie takie wzruszenie, że hej. A, to odkopiemy te ziemniaki, co wcześniej wrzuciłem do żaru. Mocny egzemplarz. Ulala. Dobra, a powiedz mi ty, a mama? Mama? Właśnie. No mama, jak to mama. No. Zawsze przy mnie była. To ona puszczała mi muzykę, ona zaraziła mnie muzyką. Wiesz co, fajne, ale do telewizji za słabe. A. Lepiej jakbyś przed kamerami powiedział, że mama puszczała się przy muzyce. O, tak. I kogoś innego zaraziła. O. Dokładnie. To się klei. Słuchaj. Dobra, matka puszczała się przy muzyce i co tam się jeszcze fajnego nawywijało u ciebie? Cierpiałem. O, i o tym cierpieniu mów. Tak, no. Czekaj, Maciek taką muzyczkę puścił zawsze, no. Tak. Mamy taką specjalną. O, i teraz ten filmik, ta muzyka i gadaj o tym cierpieniu. Wyciskaj łzy. Cierpiałem. Super.
W ogóle nie wychodziłem z domu. Czułem się przybity. Gwoździami do łóżka przez pijanego ojca. Dodawaj sobie takie rzeczy. Już możesz to pokolorować, to jest telewizja, tak? Czułem wtedy, że coś we mnie pękło. Wrzut, no, już masz gotowca, chłopie. Się rozlał. No. Bardzo cierpiałem. Było tak źle, że chciałem ze sobą skończyć. Ale raz tylko? Dołóż, chłopie, to jest telewizja! Kilka, no. Kilkadziesiąt razy chciałem ze sobą skończyć. Tak, no. Dwie udane. Dwa razy udanie. Nie. Ale później się coś zmieniło. Później dzięki muzyce. Kiedyś bałem się ludzi, a teraz zobaczył mnie miliony. Czad. Petarda! Czad. Petarda, chłopie! Jak ty tak to powiesz, to wygrałeś ten program. Tak to powiem. No, super. Tylko przypomnij mi, kiedy zmarła twoja mama? Nie no, mama żyje. Ajajajajajajajaj. Ale choruje. Dobrze. Już zaczynasz łapać show biznes. Mamy no. Punkt zaczepienia. No, słuchaj, bo mi zależy, żeby twoja matka w finale wystąpiła na wózku. O. Dobra, ja poproszę. No, jakby nie chciała, to wiesz, luz, nogi, połam, śmiało, nie bój się. Nie no, co pan, to jest moja mama. Jest, przepraszam, matka. No tak. Maciek, podjedziesz tam? Tak. Chłopcze, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie? Ale my tego nie robimy dla siebie. Absolutnie. To jest twoja kariera, twoje show. Tak, nie no, jak dla mnie, to mama sobie sama to zrobi. O, no. Jak kocha, to połamie. No. No. Widzisz, no chłopie, no to teraz, jak już mamy tą twoją historię, no możesz powiedzieć, co zaśpiewasz. Piosenkę. O, kurde. Zaskoczyłeś. Szok. Z ruchem. Jo, takie są najlepsze, no. Dajesz, pokazuj. No śmiało. No. Dawaj ruch, jedziesz. Gdzie tam, co masz. Przepraszam. Happy. Stop! Happy to sobie może śpiewać ten koleś, co nie ma rąk, że dokładnie. Mimo wszystko jest happy, ale nie ty, człowiek. Tak. Po tym, co ty ludziom opowiedziałeś, chcesz wyjść i śpiewać happy. Takiego happy. Wała nagle, co to jest? Synerman jakbyś im w ryja kopnął, no. Po tym, co ty ludziom opowiedziałeś, wyjdziesz w finale. No bo jesteś w finale. Tak? No ja jestem producentem. No. I zaśpiewasz Edyta Geppert. Niczego nie żałuję. Dobre. Nie żałuję. Stary, ludzie będą płakać i wysyłać SMS-y. Gienek, ja wiem jak się robi telewizję. Mateusz jestem. Nie, Gienek jesteś. A co, ładniej? Biedniej. Tak jest lepiej. Gienek! Mamy to! No i patrz, i teraz zaraz tam wychodzisz do finału. A? Ludzie na ciebie głosują. No. Dajesz tutaj próbkę, pokaż za chwilę, jak ich złapiesz za mordę. No. A tam ich jest za dużo, ja jednak czuję się skrępowany. Nie ale do końca chłopie, zdrowy. Tu parę osób w studiu, od trochę przed telewizorami. Ty masz, chłopie, wyobraźnię. Dokładnie, o! Zamknij oczy. Mogę? Wyjdź, zamknij oczy. Mogę? No. Chłopie, dobra. Umówmy się, że nas tu nie ma. Okay. Jesteś sam w swoim pokoiku. Okay. To jest twoja cisza, twój czas. Okej. Okay. Oczy. Kto tu jest? Kto tu jest? Ja przepraszam, nie chciałem. Nie wierzę. Przepraszam. Ja pierdzielę. Nie wiem, co się stało. Też nie wiemy właśnie. Czemu? Chłopie, my mu robimy historię, on jest bardziej zjebany niż myślałem. Słuchaj, no chłopie. Genuś. Życie poryło ci dekiel. My to rozumiemy. To zdrowo. Maciek, daj mu gitarę do finału. A ja nie gram na gitarze. Ręce zajmiesz, nie będzie kusiło. Zaufaj. Nie dotykaj mnie. Nie. Gienek, Gienuś, dla mnie jesteś artysta kompletny. Kompletny debil. Chłopie, masz talent, masz historię. A? Szokujesz, szajbusie. Takich ludzi nam trzeba. A? Zapieprzaj do finału. O. No a te inne etapy? Nie, tu cię ojciec gwałcił, tu się matka puszczała. To są twoje etapy. Dokładnie. Ty już to miałeś. No, Gienuś, idź do finału, jedziesz! Idź. Co za czub, ja pierdzielę. Dobry jest. Nie, panowie, nie. Ja dalej tego nie czuję, on nawet nie potrafi śpiewać. Maciek, ale przecież ludzie nie chcą patrzeć, jak ktoś coś robi lepiej od nich. Ludzie chcą patrzeć, jak ktoś ma gorzej.
Co cię bardziej cieszy, jak sobie kupisz nowe auto, czy jak sąsiadowi zapieprzą? No jak sąsiadowi zapieprzą. No i widzisz, to jest odpowiedź. Koledzy, już mogę rozwiać wasze wątpliwości. Właśnie Genuś wygrał nasz program. 3 miliony SMS-ów. I kto jest zwycięzcą? Gienek! A dupa Gienek. Gienek dostanie 100 tysięcy, jeszcze mój ojciec przepije. A my właśnie zarobiliśmy 10 milionów na SMS. Panowie, zapraszam na kolację. Idziemy szykować bankieci. No. Każdego roku w moich programach typu Talent Show startuje kilkadziesiąt tysięcy osób. Wszyscy liczą na wygraną. Niestety, na podium są tylko 3 miejsca, które od lat zajmuje telewizja, operator sieci komórkowej i ja, producent. Dziękuję za wasze SMS-y. We'll be right back.